Męka. Występują. Cieszę się, że wyszliśmy? Pewnie. To dom wariatów. Ze mną wytrzymujesz. Miałaś tylko nerwicę. Według lekarza to chwilowa psychoza. Psychoza wywołana przez zduszony żal i stres. Co u ciebie? Nic nie mówisz. Praca jest dość pokręcona. Nie rób tego. Czego? Możesz powiedzieć szalona. Miałam kłopoty, ale już mi przeszło. Wróciłam do siebie. Wybacz, przeholowałem. Chyba przegiąłeś. Przeholowałem. Tak się nie mówi. Można przecież coś przeholować. Tak. No, widzisz. Nie wydaje się. Nie mam więcej pytań. Świadek jest wolny. W porządku? Przepyszne. Tam mieli straszne żarcie. Nie o tym mówię. Jak się czuję? Dobrze. Nie wypuściliby mnie, gdybym nie była zdrowa. Ale muszę tam jeździć 2 razy w tygodniu. Mam pomysł. Umówiłem się już, ale mogę to odwołać. Co takiego? Wynająłem domek na weekend. Moglibyśmy tam pojechać i trochę wypocząć. Poważnie? Świetny pomysł. Serio? Tak, jedźmy. Ale zakręćmy do domu. Trzeba się spakować. Już to zrobiłem. Torba jest w bagażniku. Super, muszę tylko iść do apteki z paroma receptami. I pójdziemy do Rona. Pewnie.
Gdzie jesteśmy? To dobre pytanie. Nie mów, że się zgubiłeś. Dobra, nie powiem. A zgubiłeś? Raczej nie. Ciągle spoglądałem na mapę. Bardzo się kiedyś bałam. Czego? Ojciec pracował przy robieniu map. Jak nazywają się ci, co je rysują? Kartografowie. Dodawali pewne rzeczy, żeby namierzać oszustów. Jak nieistniejące ulice. Nazywali je ulicami pułapkami. Jeśli znaleźli jakąś na cudzej mapie, wiedzieli, że jest kradziona. Ciekawe. Ale zastanawiałam się, co by było, gdyby ktoś wjechał na taką ulicę. Jak to? Tak jak teraz. Gdybyśmy trafili na nieistniejącą drogę i nie byli w stanie wrócić. Jak wjechać na nieprawdziwą drogę? Nie wiedzielibyśmy, że jest nieprawdziwa. Zawierzylibyśmy mapie i... Odwieźć cię tam? To nie było śmieszne. Nie powinnaś brać takich leków. Nie mogę napić. Zaraz się zatrzymam. Muszę się napić. Napić? Wody. No co? W szpitalu był wydział od uzależnień. Przestań. I to już. Mogliby ci pomóc. Jesteś ostatnią... Jest już dobrze. Odkąd poszłaś się leczyć? Jak to? Źle to ująłem. Zapomnijmy o tym i cieszmy się wyjazdem. Zatrzymaj się. Zawróć.
What the hell? Co jest? Ray. What? What's wrong with you? Co z tobą? I don't know. Nie wiem. I could have sworn. Wydawało mi się, że ktoś tu jest. What? A person? Yes, a person. Człowiek? Tak. It moved. Worek się ruszył. To tylko śmieci. Pewnie wypadły komuś z wozu. Byłam pewna, że ktoś w nim jest. Ruszał się. Może powinnam wrócić do szpitala. Musisz tylko odpocząć, jak mówił lekarz. Będzie dobrze. Oby.
Przestań. Proszę, przestań. Wyjmę torbę. Thank you.
Ładnie tu. Mnie też się podoba. W szpitalu były odczepiane, żeby się nie powiesić. Gdzie te pigułki? Mam cię pilnować. Lekarz powiedział ci to w tajemnicy? Nie w tajemnicy. Mam tylko na ciebie uważać. Co jeszcze mówił? Nie przejmuj się. Mówił tylko, że masz wypocząć. Nie mam paranoi. Za mocno temu zaprzeczasz. Przywiozłeś mnie tu, żebym była pod obserwacją? Nie potrzebuję nianki. Nieważne. Nie chciałam na ciebie naskoczyć. Tylko nie traktuj mnie jak wariatki. Przepraszam. Wezmę prysznic. To zajmie chwilę. Co się stało? Spójrz. Tam w dole. Ktoś mnie podglądał. Kto?
I już sobie poszła. Mówiłaś, że to był ktoś. Chyba jakiś facet. Sama nie wiem. Powiedz mi. Gadam jak wariatka. Jestem przekonana, że widziałam tam klauna. Klauna? Jak z cyrku. Z cyrku? Wiem, jak to brzmi. Dobrze to wiem, ale go widziałam. O, tam. Odwróciłam się, a jego już nie było. Musisz mi uwierzyć. Nie wierzysz, prawda? Sama mówisz, że to głupie. Myślisz, że mi się wydawało? Tego nie powiedziałem. Chodź do środka. Powiedz szczerze, sądzisz, że mam zwidy? Jesteś zestresowana i sporo przeszłaś. Mam prawo mieć wątpliwości. Nieważne, zapomnijmy o tym. Dokąd dzwonisz? Nigdzie. Tylko sprawdzam, czy mam tu zasięg. I masz? Nie. Zupełnie. Dopiero jedliśmy, a znów jestem głodna. Pomyślałem o wszystkim oprócz jedzenia. Pojadę coś kupić. To żaden kłopot. Niedaleko jest sklep. Wiesz co? Tęskniłem za tobą. Zapomniałbym. O czym? Śliczne. Podoba ci się? Bardzo. Załóż go. Nie ruszaj się. Proszę. I jak? Bardzo ładne. Nie, jeszcze nie. Dobra. Jesteś zły? Może sfrustrowany. Nie tobą, a całą sytuacją. Chcę, żebyś doszła do siebie. Zaczekam. Aleś ty szlachetny. Zaczekasz? Tak. A powiesz mi, ile mam czasu? Pojadę do tego sklepu, dobra? Zostawisz mnie samą? Nie wygram z tobą. Jak to? Gniewasz się, że chcę zostać i że chcę pojechać. Myślałem, że będzie inaczej. Z czym? Jesteś nieprzewidywalna i nierozsądna. Myślałeś, że lekarz mnie dla ciebie zmieni? Dlaczego to robisz? Co? To co teraz? Czyli co? Próbuję wrócić do siebie po ciężkich przejściach. Jesteś pokrzywdzona, a ja grubo-skórna. Wiesz co? Niedługo wrócę. Thank you.
Dzień dobry. Nie sądziłem, że kogoś zastanę. Dopiero przyjechaliśmy z mężem. Nazywam się Laura Wigginton. Mogę wejść? Oczywiście. Właśnie robiłam kawę. Napije się pan? Poproszę, jeśli to nie kłopot. Skądże? Muszę ją tylko znaleźć. Jest pani z mężem? Tak, z Rayem. Pojechał do sklepu. Podobno jest niedaleko. Tak, jakieś 10 kilometrów stąd. Są państwo na wczasach? Zgadza się. Znalazłam kawę. Co pana do nas sprowadza? Tak, oczywiście. Szukamy dwóch zaginionych facetów, mormonów. Przyjechali nawracać ludzi, czy co tam oni robią. Zaginęli 4 dni temu. Niedaleko znaleźliśmy ich rowery. Nikogo nie widziałam. Jesteśmy tu od paru godzin, panie. Jestem szeryf, Ronald Trembath. Ronald? Mój brat ma tak na imię. Młodszy, starszy? Starszy o rok. Coś nie tak? Przepraszam, zmarł w zeszłym roku. Czy to znaczy, że teraz go dogoniłam? Kawa chyba jest gotowa. Pójdę do wozu po termos. Martwię się o nią. Nie wiem, co zrobić, jeśli... Tak. The what? Słucham? The Ativan, yes. Ativan, dobrze. Sure. But when kiedy... she's... Okay, I understand. Mm-hmm. What's that? Słucham? Well, she seems people who aren't there for one thing. Chce pan mleka lub cukru? Nie, dziękuję. That's pretty strong. Mocna, ale smaczna. Ostatnio sypiam po 2 godziny. Znika tu wielu ludzi? Dziwne, że pani pyta. Jeszcze rok temu było tu spokojnie. Potem się zaczęło. Nie mówię, że to fala zaginięć, ale było ich sporo. Nikogo nie znaleziono? Nie wszystkich. Pewien diabetyk, spadł mu poziom cukru, był rozkojarzony. Wybiegł do lasu szukać pomocy. Stracił przytomność i zmarł. Dobrze. To znaczy, że go znaleziono. Tak. Ale martwię się o tych mormonów. Rozumiem. Muszę jechać. Dziękuję. Jeśli ich pani zobaczy, proszę zadzwonić. Białe koszule, czarne spodnie i plecaki. Jak to mormoni. To oni podkładają Biblię w hotelach? Nie, to ewangeliści. A ci jak wyglądają? Chyba nikt nigdy żadnego nie widział. Pewnie to jakieś skrzaty. Albo elfy. Do widzenia. Pewnie się minęliście. Z kim? Nie widziałeś radiowozu? Był tu policjant? Szeryf pytał o mormonów. Że co?
Przyjechał powiedzieć, że zaginęło dwóch facetów. Żartujesz? Nie, dopiero wyjechał. Przed chwilą? Dziwne, że go nie widziałeś. Był tu minutę temu. Nikogo nie minąłem. Wymyśliłam go sobie, tak? Nic z tych rzeczy. Znów ten ton. Jaki ton? Fałszywy. Żeby nie powiedzieć, że jestem wariatką. Piliśmy kawę. Tak? Dokładnie. A powiedziałaś mu o klaunie? Sądzisz, że nie istniał, ale ten szeryf już tak. Chcę mieć tylko jasność. Chrzań się. Thank you.
Trudno było mnie dziś znieść. To zrozumiałe. Spójrz w okno. Tam. Tam. Nic nie ma. Ale było. Co takiego? Tamten klaun. Teraz mi się nie przywidział. Musisz mi uwierzyć. Był tam facet przebrany za klauna. Miał maskę. Był straszny. Uśmiechał się groteskowo. Mówiłaś o masce. Maska była uśmiechnięta jak jakiś szaleniec. Ale wiem, że on też się uśmiechał. Jasne. Nie mów tak. Wiem, co sobie myślisz. Chyba mam dość. Jak to? Nic z tego nie będzie.
On nie rozumie. Był tam. Pomyśl o tym, proszę. Jeśli przywidział ci się za pierwszym razem, dlaczego teraz miałby być prawdziwy? Patrz. Ślady. Niech ci będzie. Przecież je widać. Dobra, to ślad. Ale zobacz, jak wygląda. Klauni mają dużo butów. I jeżdżą małymi samochodzikami. Może znajdziemy ślady opon. Nie jestem w nastroju. A ja jestem? Dobra. Stał tu klaun i gapił się na ciebie. Co mam zrobić? Nie wiem. Wezwijmy tego szeryfa. Tego, który opowiedział ci o mormonach? Tak. Który pił z tobą kawę, ale w zlewie był jeden kubek. Poza tym mówiłem, że tu nie ma zasięgu. Odpada. Więc wyjedźmy, mam dość. Mowy nie ma. Dlaczego? Nie mogę prowadzić. Jak to? Jesteś pijany? Nie wierzę. Nie mogę prowadzić, a tobie nie wolno, bo bierzesz leki. To żaden kłopot. Spadajmy stąd. Nie jadę stąd. Zobaczysz kogoś i zjedziesz z mostu. To zostań, ale daj mi kluczyki. Nic z tego. Nie potrzebuję pozwolenia. Nie dam ci ich. Nic się nam nie stanie. W tym lesie nie ma żadnego klauna. A nawet jeśli to, co nam zrobi? Zatrąbi nam do ucha? W głębi duszy wiesz, że ci się przywidział. Tak samo jak worek przy drodze i ten szeryf. Nie do końca. Worek z ciałem? To co innego, wiatr nim poruszał. Ale szeryf naprawdę tu był. Miał termos i dlatego został tylko jeden kubek. Był bardzo miły. Rozmawialiśmy o elfach. Słucham? Zamknij się. Jak wyglądał? Normalnie, jak Ron. Jak twój brat? Nie dokładnie. A jak się nazywał? To zabawne. Tak? Dlaczego miałby mi się przywidzieć? Bo twój brat był policjantem, to oczywiste. Tak samo jak na widok worka przypomniałaś sobie, że przywieźli w nim jego ciało. Sama mi mówiłaś. Jak nazywał się gliniarz? Dlaczego widziałam klauna? Co to znaczy? Hello. Naprawdę to sobie wymyśliłam?
To moja wina. Za wcześnie cię wypuścili. Jak to? Nie wyleczyli cię do końca. Lekarz powiedział, że tak. Wiedział, że to za wcześnie, jednak musieli cię zwolnić. Nie rozumiemy. Chciał cię zatrzymać jak najdłużej, ale już nie mógł. Byłaś tam 3 miesiące. Co chcesz powiedzieć? Firma ubezpieczeniowa nie chciała już płacić. Powinnam tam zostać? Nie według ubezpieczyciela. Urządziłam ci piekło. Już dobrze. Wiele przeszłaś. Spróbuj się położyć i wypocząć. Chyba tylko tyle mogę. O co chodzi?
Nie zbliżaj się. Get away from me! Odejdź. Get away! Wypuść mnie. Let me go!
Hello? Tu szeryf. Jest ktoś w domu? Hello? Jest tu kto?
Tekst Piotr Kacprzak, czytał Maciej Gudowski.